Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Seria niepowodzeń w speedrunie 2.0 na Czeskomie. Niestety zdarzyło się tutaj kilku oszustów podczas tej rozgrywki. Na szczęście ranking został zwrócony 2.317, no ale ten czas gry ze Stockfishem był jaki był, czy przyjemny, czy stracony, to już pozostawiam Wam w komentarzach. Aczkolwiek, no, jesteśmy blisko ukończenia, to znaczy i blisko, i daleko, bo do 2400 chciałbym dobić. Będzie to pewnie trudne. Mam nadzieję, że trafią mi się zawodnicy normalni, no bo wtedy będzie można grać zwyczajnie po ludzku w szachy, a nie ze Stockfishem. Bardzo też się zastanawiam, oczywiście w trakcie wyszukuję sobie już zawodnika, ale i właśnie go mam, więc dobra, w trakcie będę też opowiadał, bo zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, czy nie zagrać speedruna na Lichessie, bo na Lichessie jest o tyle dobrze, że tam tych oszustów bardzo szybko weryfikują i blokują. Na Czeskomie dzieje się to troszeczkę wolniej. Tak już widzicie, Stany Zjednoczone, widzę 2386, zerknę od razu w gościa, czy on gra też w jakiegoś blica. Tak z ciekawości, nie wiem, czy ja mogę go teraz sprawdzić w trakcie, pełne statystyki. Szczegółowe statystyki. Mogę coś zerknąć, bo partie, 30 tysięcy partii, no więc powinno być w porządku, ok. Posunięcie C3, ok, gramy sobie tutaj E6. Plan jest taki, żeby, no właśnie, goniec. Tutaj mogę sobie skoczka wyprowadzić i spróbować uderzyć. Potem może przez F6, hetman D2 z planem długa roszada. Ok, myślę, że hetman D7 będzie w porządku, bo zawsze długa roszada jest w zanadrzu. Tu oczywiście mogę też wybić. Jeżeli na przykład zagranie będzie F4, to mógłbym goniec E4. Tu mi się bardzo podoba ruch H5, dlatego że po wybiciu ten skoczek będzie miał fajne podparcie. G4 nie będzie działało, zawsze skoczka z G3 będę mógł wypędzić ruchem H4. Ale poszło inaczej. Ok, tu mnie bardzo kusi jednak, żeby zrobić długą. No więc tak uczynię. Robię długą. Aha, tu podstawiłem pionka. A nie, chwila, nie podstawiłem, bo tam bym wybił. B4, w porządku. B4 nastąpiło. Dobra, biję tego gońca, bo on się przyda pewnie do ataku po tej stronie. Ok, skoczek chce tu wejść. No to skoczek F5. Goniec pilnuje pola. Jest to dla mnie pozycja nieco nowa. Już będę musiał się zająć tym ruchem. Właśnie, F6. F6 nie mogę, muszę zagrać wieżą. Logicznie gra gościu, powiem szczerze, nawet całkiem. Będę musiał chyba coś tu debiuty pozmieniać. Na pewno jest tutaj dobrze, jeśli chodzi o uczciwość. Zagram B6, żeby już skoczek nie wleciał. Dzięki temu będę mógł zagrać gońcem tutaj i postarać się zagrać F6. Tak, on tutaj idzie na całość. Jakbym zagrał tu... Czy tu chodzi o manewry? Dobra, zagram tak. Jeżeli on mi wybije, to może tym skoczkiem wybić, bo jeżeli tu, to tu spróbuję zamknąć pozycję w ogóle. Wprawdzie skoczek wejdzie. Ale chwila, nie. Odbicie jest dobre skoczkiem, bo nawet jak będzie takie zagranie, ja mogę hetmanem zagrać na B5 i ten ruch według mnie będzie w porządku. Tak, jest takie posunięcie, ten skoczek znajduje dobrą placówkę. Zagramy H4, żeby się troszeczkę rozprzestrzenić, wieża tutaj. Jeżeli skoczek tutaj, to wieża tu. Tu jestem przekonany, że gram z człowiekiem na 100%, więc czuję się już komfortowo. Myślę o tym ruchu. Dlatego, że jak będzie tak, to zamknę, jak będzie tak, to zamknę. Może po prostu królem, bo jeżeli tak, to zagram tu, ale nie, on wtedy da szacha. A to zmienia postać rzeczy. A no właśnie, chyba muszę teraz tutaj zagrać, żeby zabezpieczyć, ale dostanę taki strzał. No, tak się zrobiło, ale zaraz, może tutaj? Hetman C... Tak, hetman C6. Bicie, bicie. Aha, tutaj będą groziły mi pułapki. Tutaj.
Muszę chyba w ogóle wrócić. A dlaczego nie mogę zbić pionka? Tu szach nastąpi. Bicie, bicie, tu. Tu wjedzie hetman. Tu. I się trzyma chyba wszystko. Ryzykować? I bić tutaj? Chodzi o to, że jak on zagra tak, to tu. Robi mi się gorąco tutaj w tym, w obozie króla. Jeszcze myślę nad tym ruchem, ale dostanę strzała tutaj i będę musiał bronić jakoś tak bardzo dziwnie. Ten skoczek wejdzie, będzie niebezpieczny. Chyba to działa. Bo jedyne co to tylko skoczek C5, bicie, bicie. Tu. Jeszcze hetman może tak zagrać. Ale nie, tutaj bije i wszystko gra. Dobra, słuchajcie, ryzykuję. Może tu on wygrywa. Tak, nie mogłem się doliczyć, że wygrywa, ale mam nadzieję, że... Na co ja mam nadzieję, że... Zostaje mata. A jak tutaj? Tu, tu. No dobra. Pokiełbasiłem. Tutaj przegrywam, bo tu zagrywa. Ale to mogę też tak zagrać wtedy. Ale to wieża coś. Władowałem się pod pociąg. Ja cię kręcę. Tutaj, tutaj. No to tu. To tu, to tu, to tu, to tu. To tu. No i przegrywam. Tak? Nie no, bez sensu. Tu, to tu zagra. Z szachem, no właśnie. Wiedziałem, że coś tu nie gra. No dobra, no dobra, będzie chyba porażka, bo nie widzę w ogóle jak się bronić w tej sytuacji kompletnie. Jeszcze raz, tutaj, tutaj. No tutaj to w ogóle mat. Tutaj, tutaj i co, jak odejdę tutaj, to też mat wieżą. No tak, no tak, tu, tu. Koniec, bicie. No tak, koniec partii. Może jeszcze warto jakieś tutaj zbić. Wtedy tu, jak bicie, to hetman tu i przegrywam. Może tak zagrać, ale skoczek jest zabójczy. Niestety, skoczek jest tutaj zabójczy. Ale może jednak tak zagrać, albo tak. Skoczek tu. Tu. Cóż mi pozostaje? No niech będzie tak. Nie ma to znaczenia. No trudno. Tu już oczywiście sobie teraz dogrywam pozycję, bo jest na tyle ciężka, że no muszę jakoś chyba tak. A, nawet hetman wchodzi tutaj, grozi po prostu mat. Zbił. To bez znaczenia. Hetman wchodzi, daje mata. No bo hetman A6 grozi mat. Nie mam jak się przed tym... Nie mam jak się przed tym obronić. No dobra, rezygnuję. Ograł mnie tutaj gościu. Znaczy sam się ograłem, otwierając tutaj się w ten sposób, ale spróbuję rewanż. Może się zgodzi. A on ma... Zgodził się, super. No to jedziemy. 2422. A to jest świeży ranking w takim razie. Szybko mu progresuje ranking, to znaczy, że mało partii rozegrał na 10 minut. No dobrze, D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek na F3, D5, no dobrze, gambit hetmański, skoczek na C3. Aż sobie zerknę jeszcze raz tutaj na jego statystyki, bo
ciekawości, wielkiej ciekawości. A co, ze mną tylko zagrał na 10 minut? Chwila. Cofnę jeszcze. Wybaczcie, że tak sprawdzam teraz na wizji te statystyki. Wygranych 8, porażek 0. Ciekawe. No ale on miał pod rząd wygrane, więc to jest wszystko w porządku. Ale grał jakieś inne partie niż szybkie? Nie zwróciłem uwagi. No dobra, nieważne. Jest dobrze. Dobra, gram sobie posunięcie E3 na spokojnie. Okej, okay, myślę, że hetman C2. Nie no, A3 niech będzie. Tu jak zbije, to zbije. On mnie tam załatwił bardzo szybko. No tutaj bije na D5 od razu. Pionek prawdopodobnie odbije. Tutaj goniec D3, czy goniec na... Chyba goniec D3 trzeba zagrać. Lub goniec E2. Z teorii tutaj również, nie wiem jaka jest dokładnie teoria, ale tak, jest takie zagranie. No właśnie. Z tego co wiem, to chyba tutaj. Czyli straciłem tempo, mówiąc wprost. Skoczek, ok. Tak. Goniec wygląda bardzo dziwnie, ale będę chciał zagrać skoczek D2 w przyszłości. Najpierw zrobię sobie roszadę. Oczywiście skoczek wejdzie też na A5, bo to są takie no, strategiczne, niestety nieprzyjemne rzeczy. W ogóle dobry ruch, ale nie zagrał tak. Dobra, skoczek D2. Chodzi o to, że jak tutaj skoczek by zagrał, skoczek D2 nie mam, bo bicie i jest skoczek na B3 z widełkami, a tutaj już tego skoczka likwiduję, co jest bardzo ważne dla mnie. I tutaj spróbuję zagrać z planem takim. Wieża. Chwileczkę jeszcze, bo chcę tak zagrać. No dobra, wieża E1. Jeżeli tu, to tu po prostu. Z planem takim. F3, tak, ale to też nie będzie łatwe. No właśnie. Tutaj, ciężka sprawa, ale nie no, ha. Jak się ruszę gońcem, to tu mi wjedzie. Dobra, on znowu stoi dobrze. No dobra, zagram tak, żeby zagrać tak. Czy to się uda? Matko Boska, atakuje mi teraz tu pionka, muszę wrócić. Nie wygląda to dobrze, no to jest bez sensu. Dlaczego on wrócił hetmanem? Ja zagram gońcem. Ciekawe, czy powtórzy. Dziwny ruch w ogóle hetmanem, nie wiem czemu. No właśnie, nie powtórzył. Ha, jak zagram tak, on mi z powrotem zagra tu. Co za bezsens. Ale przynajmniej goniec stoi tutaj, więc mogę postarać się wymienić gońce. Może to jakoś mi zrekompensuje, nie wiem. Szczerze mówiąc, wybił. I to szybko wybił. Okej. Okay. No muszę zagrać. Aha. Mam lipę. Dobra, gram tak. Chodzi o to, że tu nie mogłem, bo skoczek na D2 wchodził i brał wieżę. Powiem wam, że coś mi chyba tutaj znowu nie gra. Nie wierzę, że... Nie wiem, mówię, że nie oszust, ale wydaje mi się, że coś tu znowu nie gra. Nie to, że przegrywam, tylko jakoś te ruchy są wykonywane w jakiś taki dziwny sposób. Nie wiem, jak to określić. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Kurczę, blade. Gość szybko gra, nawet nie liczy. No wiem, że tu ma blicie, no. No ma i ma dobrą pozycję. No właśnie, no nawet się nie ma co zastanawiać tutaj na jego miejscu. Thank you.
Nawet nie wiem, co grać. Zostałem ograny jak dziecko. Kompletnie. Strasznie to wszystko dziwne. Ostatnio w tych szachach to jest wszystko strasznie dziwne. Nie, dobra, poddaję partię. Spróbuję zrobić rewanż. 2450 zrobił. Jeszcze dopóki się zastanawia. Jeszcze raz tutaj zerknę. Jak to w ogóle... Pełne statystyki. No dobra, partię 9. No dobra, 9 partii wygrał tym tempem. Dzisiaj w ogóle... Nie, nie dzisiaj. Dobra, pełne statystyki. Czy tu pokazuje pełne statystyki? Może on w ogóle nie gra innych szachów niż na 10 minut plus? Bo nie widzę. Dziewięć wygranych, 100%. No to jest normalne jeszcze teoretycznie. To jest wszystko normalne. Może ja grałem bardzo źle. No nie mam pojęcia kompletnie. Ale no właśnie, 30 tysięcy partii. A nie, to jest Nakamura. Kurczę, co ja w ogóle gadam? Dlaczego Nakamura mi wyskakuje? No nie, no gość ma nowe konto w ogóle, nie? Nie chcę brać rewanżu. Nie, no po prostu nie wierzę, co się dzieje. Nie wierzę. Znaczy nie oskarżam, tak, ale coś mi tu nie gra. Ja spróbuję sprawdzić partię naszą z dokładnością. Gościu, 98,3 dokładności. Na waszych oczach spróbuję ją tam sobie przepatrzeć, słuchajcie, bo... masakra, troszkę poprawię tutaj. Okej, widać. Ja wiem, że też ja nie grałem super dokładnie. Co nie znaczy. Goniec D3 jest słabsze. Okej. I teraz zobaczmy, co on tutaj wymyślił. Grał dosyć szybko. Zagrał C4, czyli pierwsza linia się pojawia. Goniec tutaj i skoczek E4 się pojawia od razu. Gdzie zagrywa? Goniec B2. Mała próbka, żeby gościa w ogóle, powiedzmy, oskarżyć o oszustwo. Co pokazuje tutaj komputer. No skoczek też. To jest jeszcze oczywiście teoria. Tego się można czarnymi wyuczyć. Goniec F5. Pierwsza linia niby. Skoczek D2. No dobra. Skoczek bije. To wspaniały ruch. Dlaczego ten ruch jest taki wspaniały? Bo skoczek A5, no dobrze, hetman zagrał, nie, wieża zagrała, skoczek B3, no to może nie jest jakieś trudne, żeby zagrać, ale zagrał, hetman D1, wieża E8 pokazuje teraz, co on zagrał teraz? Wieża E8, no świetnie, goniec C1, ten ruch hetmanem był ciekawy, teraz hetman A5 i teraz jestem ciekawy, czy po goniec B2 silnik pokaże hetman D8. Jeżeli silnik pokaże hetman D8, no to mam prawie pewność, że gość oszukuje. Tak mi się wydaje. Goniec B2. Poczekajmy chwilę. Hetman D8 nie pokazuje póki co. No ale to nie znaczy, że gość może też nie zagrać jakiegoś ruchu swojego, co nie? Ja nie wiem, w ogóle ja nie wiem. Speedrun na czeskomie chyba do rankingu 2300 ma jakiś sens, a później, nie wiem, ja już jestem przewrażliwiony na tym punkcie. Hetman wrócił, czyli nie jest to ruch wykonany. A nie, jest, już się pojawia, zobaczcie, trzecia linia. Wrócił, no dobra, zobaczmy dalej. Goniec C1, ok, i B5 teraz pokazuje. No teraz B5. Super. Dobrze. Goniec G4, co on pokazuje? A, szybkie bicie od razu. Zobaczcie, innego ruchu pod uwagę nawet nie brał, że tu może, czy coś. Człowiek by się zastanowił chwilę pewnie. On zbił. No dobra, zbił. No pięknie. Hetman A5, najlepszy ruch w pozycji. Oczywiście, że hetman. I jest różnica.
bo 2,40 przeciwko na przykład Hetman D6, ruch, który jest na minus 1,20, a Hetman A5 jest najlepszy i to dwa razy mocniejsza ocena. No dobra, ja zagrałem teraz E4. On zbił na C3, czyli najlepsze posunięcie. Goniec na H6 i Hetman D4 najlepszy. No tak, to dla mnie nie jest to trudny ruch, ja to widziałem, ale Król H1 i teraz jestem ciekawy, co. No, Hetman F6, zobaczcie, najlepsze posunięcie. A można zagrać bardzo wiele rzeczy, chociażby wieża E6, chociażby skoczkiem, co nie, można pewnie tutaj zbić. Najlepszy ruch. Goniec G5. Chwilę, tu się zastanowię jeszcze. Pokazuje Hetman G6. No tak, już ma, jak już ma minus 5 czy minus 6, to gość może już sobie wybrać ruch. Hetman G6 niby najlepsze według silnika, 0,5, ale to może nie mieć większego znaczenia. Bardziej ludzkie to wygląda. Tak też zagrał, ale to myślę, że tutaj już nie ma takiej dużej dysproporcji posunięć. Hetman tutaj. H6 pokazuje. Druga linia. Albo D4. No to jest takie same posunięcie tak naprawdę. Tak, tak. I D4. No zobaczcie, minus 7. A druga linia, ale chwilę myśli. Tak, no pierwsza linia D4. Cudownie. Cudownie. Okej. W takim razie sprawdzę jeszcze jego partię ze mną drugą. To znaczy tą pierwszą, co sobie zagraliśmy. Tak, z czystej ciekawości, tam może więcej coś wywnioskuję, przegląd partii, wszystko widać, dokładność, ale to nie jest ta partia, przepraszam, już się poprawiam. Już się poprawiam, bo gość zdążył zagrać kolejną partię. Na ile czasu? Co jest? Już zdążył zagrać kolejną partię. Dobra, zobaczę tutaj, jaką dokładność silnik pokazuje. Nie wiem w ogóle, co się wyrabiam. Albo pecha tutaj, albo... Zobaczymy, co... Przegląd partii. Aj! Nie mogę tego sprawdzić. Ale dobra, spokojnie. Kaolio. Gość nazywa Kaolio. Ja przejdę na swoje konto normalne i będę mógł zerknąć, co i jak. Już tutaj sprawdzam. Gościu gra sobie teraz innym tempem. Na razie zaczął więcej. Statystyki. W blica sobie zaczął teraz grać. Nie to chciałem. Dobra, w każdym razie partie sobie zobaczmy. Blitz, szybkie. Gdzie są te partie? Ok, to jest ta partia, gdzie on grał białymi. I zerknijmy, jak to wyglądało. Wszystko widać, wszystko widać. Ale zaraz. A, jest. Jak odpalić analizę? Przepraszam. Przepraszam za moją niezgrabność, ale już się poprawiam. On grał białymi, analizuj. Ok. Dobra, sprawdza. Sprawdzanie błędów. Dobra, i zobaczymy. Jaka jest dokładność? Przepraszam. 96. Cudownie. Cudownie, panie kolego. E4 skoczek, tak, tak. E5 goniec. I tutaj on zagrał C3, czyli tak, najlepszy ruch pozycji. Dobra. Goniec D3. Niby jest niedokładne. Ok, niby jest niedokładne. No, ale to jest ruch z debiutu. Skoczek E2, dobra, Hetman D7, roszada, H5 to jest z mojej strony źle. Pokazuje skoczek F4, jak on zagrał? Skoczek F4, ciekawe, słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe. Długa roszada i teraz komputer mówi B4. Poszło B4.
Goniec zbił, to jest błąd z mojej strony. Skoczek zbił. Skoczek F5. Słuchajcie, też zagrałem pierwszą linię silnika. Skoczek F5, no ale w pozycji gorszej już. Nie jest to trudny ruch. I teraz on pokazuje goniec G5. Zagrał goniec G5. Świetnie. Wieża E8. On pokazuje skoczek D2. No dobra, jak cię mogę, wyprowadzenie figury, ale no wiecie, pierwsza linia leci. B6, ok. A4 pokazuje silnik. A4 zagrał. Goniec tutaj i silnik pokazuje, goniec bije 7. No to zbił, super. Skoczek odbił i teraz pokazuje posunięcie B5 albo skoczek na F3. Ok. On zagrał skoczek F3. Ciekawe. Ludzki odruch według mnie jest taki, żeby zagrać tu skoczkiem, żeby te skoczki szły na przykład w tą stronę, ale to już takie moje tylko widzi mi się, tak? H4, hetman E2 pokazuje. Przepraszam, hetman E2 to on zagrał, on pokazuje teraz A5, pokazuje H3, hetman E2. To dobry ruch, czyli zagrał trochę inaczej w tym momencie, a może specjalnie. Już wiedział, że tam się szykuje hetman E2 i tak tam może wjechać. Nie wiem, no ale dobra, hetman E2. Król tutaj. I teraz posunięcie jakie pokazuje? A5 pierwsza linia albo B5. B5. A5, B5. Jest. To nie jest jakieś wybitnie trudne również. Hetman C6. A on tutaj dosyć szybko grał. Pewnie. I teraz wieża z F na C1 pierwsza linia albo B5. Wieża z F na B1. Również tak wygląda. OK. Hetman zbił, no to to był błąd. On tutaj szybko teraz zagrał AB. Ja skoczek. I skoczek C5 daje mata w 10. Ok, no tutaj to już nie ma znaczenia, tak. Zobaczcie, nawet teraz zagrywa mata w 5, BA5, czyli tak zbił, bo mógł zagrać wszystko. Mógł zbić, mógł wejść hetmanem, to się też bardzo narzuca. Tak naprawdę dla człowieka, a on gra jeszcze dokładniej, żeby dać mata w 5, a nie w 6 albo w 7. Tak, tak i hetman A6 dokładnie. Jeszcze w ogóle nawet hetman B5 nie grywa, to nie, bez znaczenia czy tu zagra, czy tu, bo daje mata, ale on wybiera pierwszą linię silnika, hetman A6. Dziękuję, dobranoc, nie mam chyba tutaj wątpliwości, nie wiem w ogóle, masakra. Przepraszam, ale no nie zagram kolejnej partii, bo czuję taki niesmak, ale myślę, że trzeba się po prostu przerzucić na Lichesa i tyle w temacie. Cóż, dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek, chociaż trochę inny.